Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będzie gospodarka, a także społeczeństwo w drugiej połowie XIX wieku. Zacznijmy sobie może od rolnictwa, bo to one przyczyniły się później do tych zmian, tak naprawdę dość dużych zmian społecznych. Przede wszystkim mamy postęp bardzo duży w rolnictwie, zwiększano produkcję gospodarstw, zmechanizowano także niektóre prace rolnicze, coraz częściej korzystano z młynów, młotkarni parowych. Już w XVIII wieku pojawiają się nowe rodzaje pługów, siewniki, a w drugiej połowie XIX wieku upowszechniają się już żniwiarki ciągnięte przez konie, a pod koniec stulecia już mamy w USA pierwsze traktory ze silnikami spalinowymi. Także mechanizacji trochę ulega hodowla zwierząt. Tak jak wcześniej każdy miał na przykład swoją kurkę i tak dalej, to teraz mamy już fermy, sztuczne wylęgarnie i taką produkcję hodowlaną masową. Prace też niemieckiego chemika Justusa Leibiga oraz badania Ludwika Pastera pozwalają na dłuższe przechowywanie przedmiotów, zmieniają trochę prowadzenie całej gospodarki rolnej. Już nie ma takich tradycyjnych upraw ziemi, które są niewystarczające. Wykorzystuje się już teraz nawozy sztuczne w drugiej połowie XIX wieku, czyli kwitnie przemysł chemiczny. Mamy środki owadobójcze, które też wpływają na wzrost tych plonów. Także ciągłej przemianie ulega przetwórstwo. Wcześniej było to zajęcie wyłącznie domowe, teraz jest to nowa gałęź przemysłu. Tutaj postępują w nim oczywiście coraz nowe zmiany. Powstają zmechanizowane olejarnie, cukrownie, piekarnie, browary, rzeźnie, mleczarnie, wytwórnie sera, masła, makaronów, konfitur, wędlin oraz konserw. Ciężko to sobie wyobrazić, ale wcześniej to sobie robił każdy na własny garnuszek zazwyczaj, lub do paru może osób, takie były produkty lokalne raczej, a tutaj teraz mamy tą produkcję masową, która nam się pojawia, ale myślę, że możliwe, że była znacznie lepszej jakości niż dzisiaj, byśmy powiedzieli. Może krócej się trzymała, ale te produkty były na pewno zdrowsze. Sam rozwój rolnictwa powoduje, że nie trzeba już tyle osób zatrudniać na samej wsi, ludzie nie mają tam pracy, dlatego przeprowadzają się do miasta, a sama rola produkuje aż nadmiar jedzenia, które oczywiście jest łatwo rozprowadzane w tych rozrastających się miastach. Sam wiek XIX, jeśli chodzi o przemysł, nazywany jest także wiekiem węgla i stali. W drugiej połowie stulecia rewolucja przemysłowa ogarnia po prostu całą Europę, dociera także do Ameryki i Azji. I tutaj to się wiąże właśnie z dużym rozwojem wydobycia węgla, stali, które jest też powszechnie używane. Napiszmy sobie XIX wiek. Wiekiem XIX wiek, wiekiem węgla i stali w cudzysłowie. Stali, koniec. Okej. No, tutaj mamy duży rozwój transportu, przemysłu ciężkiego, włókienniczego. Cała światowa produkcja stali, czyli po prostu stal to jest takie żelazo, które ma niską zawartość węgla do około 2%, tak dla zaciekawionych, zwiększa się pod koniec XIX wieku prawie 56-krotnie. Taki wzrost jest możliwy dzięki nowym technologiom wytwarzania stali z surówki żelaza. Tutaj przede wszystkim w konwektorach, które wynajduje Anglik Henry Bessemer w roku 1856. W tych konwektorach tą płynną surówkę żelaza przedmuchiwano sprężonym gorącym powietrzem. Zawarty tam tlen utlenia węgiel, inne domieszki. I kilka lat po Bessemerze nawet opracowano tańszy proces. Był to proces opracowany przez Pierre'a Martin, który z kolei skonstruował piec oparty na wynalazku braci Wilhelma i Friedricha Siemensów z Niemiec. W tym piecu to był piec w zasadzie do wytopu po prostu szkła. We Francji ten sposób wyrobu stali nazywali martenowskim, a w Niemczech siemensowskim. Sam Martin rozwinął produkcję stali z surówki z dodatkiem złomu stalowego oraz opracował metody uszlachetniania tego.
W 1899 Francuz Paul Heroult buduje pierwszy piec elektryczny, tam otrzymuje wysokogatunkową stal. Upowszechnia się także stal stopowa z różnymi właściwościami, choćby na przykład powstaje metoda otrzymywania aluminium, czyli metalu, który jest kilkakrotnie lżejszy od żelaza, ale to już w pierwszej połowie XIX wieku. Zaczyna się także stosować na przełomie XIX i XX wieku palniki acetylenowe i tlenowe, pojawiają się też wówczas pierwsze urządzenia do spawania w łuku elektrycznym. Sama możliwość produkcji w tych piecach elektrycznych stali sprawia, że jest ona tańsza, co oczywiście, jako jest to podstawowy surowiec dla całego przemysłu ciężkiego, sprawia, że ten przemysł się łatwiej rozwija. Ale wracając jeszcze do tego naszego aluminium, ono szybko zyskuje zastosowanie. Na początku jest droższe niż złoto, wytwarza się z niego wyroby jubilerskie, jednak w 1986 roku amerykański fizyk Charles Martin Hall opracował taką przemysłową metodę, czyli na dużą skalę wydobywania aluminium, otrzymywania czystego, nie wydobywania. To sprawia, że aluminium staje się tańsze i jest później stosowane jako lekki materiał do produkcji np. samochodów czy też samolotów. Rozwija się nam ten przemysł chemiczny, mamy te nawozy sztuczne wspomniane, sodę, mydło, masowo także się produkuje barwniki, leki, kosmetyki. Otrzymywanie tutaj choćby aspiryny, opracowanie przemysłowej metody i wytwarzania początkuje rozwój kolejnej dziedziny przemysłu, czyli przemysłu farmaceutycznego, który rodzi się w XIX wieku. Same maszyny parowe, o których sobie wspominaliśmy szczególnie w poprzednich lekcjach, gdy mówiliśmy o rozwoju przemysłu, rewolucji przemysłowej, uzyskują maksymalną sprawność 20%, czyli 25% ciepła, które jest dostarczone, jest zamieniane na energię mechaniczną. No i niestety nie udaje się usprawnić tych silników, udaje się za to skonstruować nowy rodzaj silnika, turbinę parową, w której para porusza łopatkami wiernika, a nie sam tłok. I dlatego wynaleziono już w drugiej połowie XIX wieku nowy silnik, silnik spalinowy. To wywiera olbrzymi wpływ na rozwój choćby środków transportu i umożliwia rozwój całego tego przemysłu motoryzacyjnego. Pierwszy taki silnik spalinowy jednocylindrowy, który pracuje na mieszance gazu ziemnego i powietrza, buduje Francuz Étienne Lenoir. Możemy sobie go zapisać, bo to już takie, te wcześniejsze nie zapisywałem, bo to są takie hasła dość, no takie, niekoniecznie będą was z tego pytać, ale to już jest taki temat, co warto zapisać. Étienne Lenoir, oczywiście francuskie, czyli pisze się zupełnie inaczej niż czyta. W roku 1860 to mamy ten jego silnik. Kilka lat później za to Niemiec Nicolas Otto skonstruuje silnik czterosuwowy na naftę, jednak pionierami motoryzacji byli dwaj działający początkowo niezależnie Niemcy. Byli to Gottlieb Daimler i Karl Benz. Tutaj mamy ich zdjęcia. Gottlieb Daimler, Karl Benz. Każdy z nich produkuje niezależnie od siebie samochody. One są oczywiście od siebie inne. No i to sprawia, że one są trudne też w naprawie. To są ręcznie wykonywane pojazdy, bardzo drogie, mogą na nie pozwolić sobie tylko ci najzamożniejsi. Sam Gottlieb Daimler opracowuje metodę uszczelniania i smarowania cylindra silników. Za to Werner Siemens zapłon elektryczny, a Benz otrzymuje z ropy płyn wybuchowy, który nazwany jest później na jego cześć benzyną. Później Daimler zbudował dwukołowy motocykl, a Benz trzykołowy samochód, który zresztą widzimy tutaj. To jest właśnie ten pojazd Benza, ten trzykołowy samochód. One mają oba moc około 1,5 konia mechanicznego, czyli zobaczmy, to ma moc 1,5 konia mechanicznego, czyli to jest tak naprawdę zabawka dla bogatych ludzi. Jednak obaj wynalazcy z czasem łączą swoje siły, no i montują silnik na czterokołowej bryczce i powstaje nowy pojazd, który nazywają od imienia córki Daimlera Mercedes. Czyli połączone siły, a tutaj narysujemy to tak, dają Mercedesa. Pierwszy Mercedes. Od imienia córki Daimlera, która nazywała się właśnie Mercedes. Dopiero taki prawdziwy samochód z prawdziwego zdarzenia tworzy Henry Ford, który wprowadza w 1913, to już było już bardzo popularne to auto.
1908 wprowadza model T. On jest produkowany do roku 1927. Model T. On w 1913 jest już produkowany na produkcji taśmowej, którą właśnie też wymyśla Henry Ford. Produkcja taśmowa rewolucjonizuje całą produkcję. Mamy taśmę, robotnik robi tylko jedną określoną rzecz, czyli na przykład wkłada śrubkę w danym miejscu, no i mamy taką sobie taśmę, która jedzie, jedzie, jedzie. Hopsa, jedzie sobie taśma. Jadą na niej przedmioty, no i tu stoi pierwszy pan, nazwijmy go Fred. Tak sobie wymyślam. No i Fred stoi i on tylko wkłada śrubkę w to miejsce, a już na przykład George, czyli drugi pan, on sobie wkłada, on wkłada śrubkę na przykład w tym miejscu. No i tak leci, tak wyglądała ta produkcja na początku. Tu mieliśmy taśmy, które tak leciały z tymi przedmiotami, które oni montowali. No i w ten sposób powstawała nam taka produkcja bardzo szybka, przez to, że jedna osoba wykonywała tylko jedną rzecz, produkcja szła znacznie szybciej. Zauważcie, że wszystkie Fordy Model T były czarne, bo sam Ford uważał, że to trzeba jak najwięcej tego produkować. Całe społeczeństwo amerykańskie jeździło tymi Fordami, nawet chłopów było na to stać. Henry Ford uważał, że po prostu miał takie słynne powiedzenie, że każdy może mieć taki kolor samochodu, jaki chce, tak długo jak będzie to kolor czarny. To jest takiego powiedzenie słynne, no farba czarna szybciej schła, a wprowadzenie nowych kolorów by mieszało linię produkcyjną. Do tego nie było innych kolorów Fordów. Wszystko, żeby było produkowane jak najszybciej. Sam Henry Ford wprowadził taki bardzo dobry etos pracy. On też był za koncepcją, żeby podwyższać płace robotników, zatrudniać może mniej ludzi, ale więcej im płacić, żeby lepiej po prostu pracowali, a nie wszystkich tak po łebkach traktować. Zresztą bardzo ciekawa postać, radzę się w niego zgłębić. Bardzo ciekawą też ma książkę, swoją biografię napisał, radzę przeczytać, sam czytałem, polecam. Ale wróćmy już do naszych tematów. To jest Model T, ale w 1903 roku przecież odbywa się także pierwszy samolotowy lot silnikiem benzynowym, który konstruują zresztą bracia znani na pewnie Wright. Był to Wilbur i Orville Wright. Ten pierwszy lot to jest krótki, w zasadzie kilkadziesiąt metrów, zajmuje w roku 1903. 1903 pierwszy lot braci Wright. Ale już mamy później wydarzenie bardziej emocjonujące, czyli 1909 Francuz Louis Blériot przelatuje nad kanałem La Manche jako pierwszy człowiek. 1909 Louis Blériot. Przelatuje nad La Manche. Nad kanałem La Manche w domyśle. W 1911 roku za to mamy pierwszy lot nad Alpami, a w USA pokonana zostaje trasa z Nowego Jorku do Kalifornii. No i w zasadzie zaczynają powstawać pierwsze fabryki samolotów i ten przemysł zaczyna się, nowy przemysł nam zaczyna się rozwijać, przemysł, bez którego sobie byśmy nie wyobrażali dzisiejszego świata. W 1892 roku za to Rudolf Diesel, też znane nazwiska, myślę, że tutaj wszystkie nazwiska są nam znane w jakiś sposób, opatentowuje silnik wysokoprężny, czyli silnik, który pracuje na olejach ciężkich i osiąga wyższą moc niż inne silniki. On zostaje zastosowany w ciężarówkach, ciągnikach rolniczych, lokomotywach i na statkach. Sam rozwój przemysłu motoryzacyjnego oraz lotniczego przyczynia się także do rozwoju przemysłu naftowego, gdzie mamy jakiś swój też wkład z Ignacym Łukasiewiczem. Ale zapiszmy sobie może najpierw tego Rudolfa Diesla. Rudolf Diesel to jest rok 1892. Silnik wysokoprężny. Silnik wysokoprężny. Prężny, tutaj Rudolf Diesel. Trochę się zajechałem. Rudolf Diesel. Okej. Mówiłem o Łukasiewiczowi, bo to Łukasiewicz
Aptekarz z Lwowa w 1853 roku opracowuje metodę destylacji ropy, a następnie buduje lampę naftową. A już 2 lata później opatentowuje lampę naftową Amerykanin Benjamin Silliman i wtedy dopiero ona się upowszechniła na całym świecie i zastępuje lampę oliwną. Z czasem też właśnie zaczęto przemysł naftowy rozkwit, naftę zaczęto wykorzystywać, tę ropę naftową zaczęto wykorzystywać w celu oczywiście później zasilania pojazdów, co jest, no, co jest oczywiście obecne do teraz. Ale zauważyliście pewnie takiego pana w samym początku, Alfreda Nobla. Alfred Nobel dokonuje odkrycia nietuzinkowego jak na tamten okres czasu. Alfred Nobel wynajduje w 1867, znaczy opatentowuje w roku 1867 dynamit. 1867 dynamit. Dynamit, przedmiot rewolucyjny, jeśli chodzi o tamte czasy, pozwala na niesamowite dokonania. Między innymi góra Rushmore, jeśli kojarzycie, została dzięki niemu wybudowana, ale tutaj nie o to chodzi. Całe można przewiercać góry przez dynamit. Stworzony jest choćby dzięki niemu kanał Suezki, oddany do użytku w roku 69, czy też kanał panamski, później już on już w 1920, ale też kiloński kanał w roku 1895. Dynamit staje się, no, olbrzymim krokiem naprzód. Jest to, on po prostu zastępuje bardziej wybuchową nitroglicerynę, ma szerokie zastosowanie. Sam Nobel gromadzi olbrzymi majątek, ale czuje trochę wyrzuty sumienia, bo dynamit, on myślał, że będzie użyty tylko do takich celów dobrych. Dynamit paradoksalnie może coś budować, byśmy powiedzieli. A został on użyty także w celach militarnych, co strasznie zasmuciło samego Nobla i on postanowił to jakoś odpokutować. I olbrzymią fortunę, którą zgromadził, przeznaczył na osiągnięcia naukowe w celu zbliżenia się między narodami. Z dochodów tzw. Fundacji Nobla przyznawane są co roku nagrody Nobla w 5 dziedzinach. Jest to fizyka, chemia, fizjologia lub medycyna, literatura oraz nagrody pokojowe. Czyli fizyka, chemia, fizjologia lub medycyna, literatura, nagrody pokojowe. Powtórzmy sobie to jeszcze raz. No i może komuś z Was się uda zdobyć taką nagrodę Nobla, no jest to całkiem niezła sumka też kasy, więc jeśli chcecie, to zachęcam serdecznie. Tutaj widzimy też kolejną osobę, czyli Thomasa Alva Edisona, dziecko genialne, podpowiem Wam, że samo zostało, do końca nie wiadomo, czy zostało wyrzucone, czy opuściło szkołę, ale uczyło się w domu samemu. Zadawało ponoć za trudne pytania nauczycielom, strasznie go nie lubili, więc był samoukiem. Nie chodził do szkoły, a patrzcie, został geniuszem. Thomas Alva Edison, on już w młodym wieku tworzył swoje pierwsze wynalazki. My go najbardziej znamy z wynalezienia żarówki. O dziwo, żarówki Edisona działają po dziś dzień, wam powiem w sekrecie. Edison tworzy pomimo tego oczywiście jeszcze całą masę innych wynalazków. On jest w takiej jakby grupie tych geniuszy tamtych czasów, współpracuje później z Henrym Fordem, też staje się bardzo bogatym, zamożnym człowiekiem. Opracowuje on także sposób przekazywania energii elektrycznej po rozciągniętej sieci, dzięki niemu prąd mógł dotrzeć do kilku instalacji. Edison w USA oraz Siemens w Niemczech tworzą tak naprawdę podstawy całego przemysłu elektrotechnicznego. Szybko powstają pierwsze duże elektrownie przy fabrykach. Sam prąd elektryczny potrafiono wtedy przesyłać jednak na niewielkie odległości, to był rzędu 1 km. Samo usytuowanie elektrowni z dala od odbiorców prądu stało się możliwe dopiero dzięki odkryciom Nikoli Tesli i Sebastiana Ferranti. Udało się u schyłku XIX wieku zbudować elektrownię nad wodospadem Niagara. Z niej przesyłano energię na duże odległości, w zasadzie przy minimalnych stratach. Myślę, że wszystko się zaczęło od Michaela Faradaya, który na początku XIX wieku odkrywa zjawisko indukcji elektromagnetycznej i konstruuje pierwszą prądnicę. To jest niesamowite. Tam ruch no, pewnie znacie prądnicę Faradaya, tam ruch mechaniczny wirnika jest zamieniany po prostu w prąd stały. Robimy sobie tym wirnikiem i jest prąd stały. No a Thomas Edison później go ulepsza. Sama elektryczność na początku
ma praktyczne zastosowanie w telegrafie, który jest zbudowany przez Samuela Morsa w roku 1838. 1838 telegraf. Telegraf. Opa. A w 1876 Alexander Bell wykorzystuje oczywiście prąd wynaleziony przez siebie telefonie. Sam zasięg telefonu wynosi około 3 km, zwiększa się dzięki innowacjom Edisona. Zbudowanie tak zwanego telegrafu bez drutu, czyli po prostu radiostacji, jest możliwe dopiero dzięki Heinrichowi Hertzowi, który odkrywa fale elektromagnetyczne. Urządzenie takie, tak zwane, byśmy powiedzieli, radio pierwsze, opatentowuje Guglielmo Marconi, tak to się czyta, pisze się Guglielmo, może zapiszmy sobie w ogóle te nazwiska. Tutaj najlepiej. Heinrich Hertz. Heinrich Hertz. No i ten Guglielmo Marconi. To się pisze Google. Guglielmo Marconi. Jego radio przesyła już sygnały na odległości 5 km, a kilka lat później sygnały radiowe można już przesyłać między Europą a Ameryką. A jeszcze Alexander Bell i telefon. Alexander Bell. To jest ciekawe, na początku wszystkie połączenia telefoniczne były połączone. Jak ktoś rozmawiał, to mógł sobie podsłuchiwać, co gada sąsiad. Taka ciekawostka. Całe kolejne wynalazki już były pozwalały na przekazywanie tej informacji drogą fal radiowych, ale umożliwiały nie przesyłanie nie tylko sygnałów, jakichś piknięć, tylko normalnie ludzkiej mowy, muzyki. I w 1909 roku mamy pierwszą publiczną transmisję radiową z koncertu w Operze Nowojorskiej. Innym zastosowaniem było oczywiście oświetlenie, mówiliśmy sobie o żarówkach. Na początku każde lampy musiały mieć swoje prądnice, a Edison to zmienił, budując sieć do przekazu energii. Udoskonalił żarówki, zbudował, później to pozwoliło na zbudowanie oświetlenia większych miast USA, zaczęto od Nowego Jorku, później to w innych wielkich aglomeracjach wprowadzono. Sama elektryczność została zastosowana także w komunikacji, między innymi Siemens skonstruował tramwaj elektryczny, później w nieco bardziej rozwiniętych krajach rozpoczęto elektryfikację całej kolei. Piece elektryczne okazały się niezastąpioną rzeczą, jeśli chodzi o wytwarzanie aluminium i tej wysokogatunkowej stali, o czym sobie wspominaliśmy. Sam silnik elektryczny od początku XX wieku zaczęto stosować jako napęd w maszynach przemysłowych. Elektryfikacja pozwoliła m.in. na uprzemysłowienie regionów, które nie posiadają innych źródeł energii, takich jak na przykład drzewo i węgiel. Czyli teraz możemy cywilizację zaprowadzić wszędzie dzięki elektryce. Też w XIX wieku oczywiście powstawają coraz większe przedsiębiorstwa, na przykład fabryka Alfreda Krupa, która została założona w roku 1811 w Essen. Na początku to był mały zakład hutniczy, później stała się olbrzymią fabryką, przejęła kopalnię węgla w Niemczech, kopalnię rudy w Hiszpanii, stocznię w Kilonii i zakupiła nawet statki swoje własne transportowe. I takie przedsiębiorstwa wymagały bardzo dużej kasy. Powstawały więc takie spółki, były to głównie spółki akcyjne, do których coraz częściej przystępowały banki i zaczęły wpływać one na gospodarkę całych krajów. Także rządy państw, które miały duży przemysł, popierały rozwój gospodarczy, udzielały korzystnych kredytów, nakładały też wysokie cła na konkurencję, która była importowana za granicę, czy obniżała też cła na towary swoje własne, które były eksportowane. I właściciele tych największych przedsiębiorstw czasem chcieli zawierać porozumienia, czyli zmonopolizować rynek, sprawić, że tylko ich marki będą na nim dostępne. Oni na początku mają siłę przebicia, czyli mogą oferować niższe ceny niż ci, którzy wytwarzają je na początku, no i przez to tamtych wygryzą po prostu z biznesu. I tworzy się monopole kilku typów. Jednym z nich to jest kartel, zapiszmy sobie kartel. Kartel. On powstaje wtedy, gdy umowę zawierają samodzielni producenci z jednej branży i oni ustalają sobie wielkość produkcji danego produktu w celu, żeby była cały czas ceny takie same korzystne dla tych producentów. Innym luźnym zrzeszeniem przedsiębiorców był syndykat, ale kupno surowców i sprzedaż towarów prowadziła jedna wspólna instytucja w syndykacie. Syndykat, ale też to było zrzeszenie
na celu właśnie interesu przedsiębiorców. No i także powstały trusty. Trusty, one w odróżnieniu od karteli, to były przedsiębiorstwa, które miały tylko jeden zarząd, czyli trusty. Czyli tak jak kartel, tylko mają jeden zarząd. No i inną formą organizacji przedsiębiorstwa były z kolei koncerny. W ich skład wchodziły już zakłady z różnych branż, ale które wytwarzały ostatecznie jeden towar. Czyli na przykład mieliśmy koncern jakiś tam, który produkuje powiedzmy statki, no i oni posiadali różne branże, czyli tutaj na przykład posiadali linię kolejową, tu posiadali tam nie wiem hutę i tak dalej, ale ostatecznie produkują statki, czyli koncerny. Czyli przedsiębiorstwa z różnych branż. Do końca XIX wieku najbardziej wykształcona jest gospodarka brytyjska. Doganiają też, a z czasem prześcigają w niektórych dziedzinach Niemcy i Stany Zjednoczone. Niemcy, szczególnie jeśli chodzi o przemysł elektryczny czy chemiczny, dzięki takim markom jak Siemens, Bayer, stają się najlepsze na świecie w tych dziedzinach. W Stanach za to rozwijają się samochody, przemysł samochodowy i naftowy. W produkcji samochodów przoduje wspomniany Henry Ford, a w wydobyciu i przetwórstwie ropy firma Rockefellera, wtedy później najbogatszego człowieka na świecie. Zmiany zachodzą także o dziwo w Rosji. W Rosji wynikają one z napływu głównie obcego kapitału, polityki państwa, które popiera rozwój kolejnictwa, zamawia też duże sztuki broni w krajowych fabrykach. Oprócz istniejących wcześniej ośrodków przemysłowych wokół Petersburga i Moskwie powstają także w Zagłębiu Donieckim i Krzywym Rogu na Ukrainie. Także rozwija się przemysł naftowy w rejonie Morza Kaspijskiego. Ale następują oczywiście też olbrzymie przemiany społeczne. Tworzą się duże aglomeracje miejskie, mamy urbanizację. Powstają na przykład obok Londynu, Paryża, Berlina czy Petersburga nowe tak zwane miasta giganty. Jest to na przykład Manchester w Wielkiej Brytanii, Chicago w USA czy też Saint-Étienne we Francji. A nawet byśmy zaliczyli tutaj, no może nie miasta giganta, ale taki duży ośrodek, który powstaje na skutek przemysłu, Chorzów na Górnym Śląsku. Zwiększa się sama liczba mieszkańców miast, maleje ludność wsi. Pod koniec XIX wieku przykładowo w Wielkiej Brytanii 80% ludności mieszka w miastach. W Belgii i Niemczech jest to 70%, w Francji, USA i Holandii około 50%, a w Polsce tutaj widzimy słabą urbanizację 25%. Następuje też nie tak powszechna wcześniej emigracja zarobkowa w drugiej połowie XIX wieku. Szacuje się, że od połowy XVIII wieku do 1914 roku Europę opuszcza około 60 milionów ludzi. Emigracja zarobkowa, większość osób wywodzi się z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i ona przybywa do krajów takich jak USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Argentyna, Brazylia. Tam widzi swoją nadzieję na zdobycie po prostu pieniędzy, zrobienie kariery. Nie wspomnieliśmy sobie w tym filmiku o paru innych wynalazkach, ja wiem, ale to by nam zajęło parę godzin. Powstaje przecież rewolwer, fotografia, z czasem też film, no ale o tym już sobie o wszystkim nie możemy powiedzieć, może część uda się wpleść jeszcze w kolejne lekcje. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę serdecznie, no i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.